Sobota, piąty tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju mamy reakcję Pana Boga na grzech pierwszych rodziców, którzy ukryli się w ogrodzie. Pan Bóg pyta, gdzie jesteś, Adama, gdzie jesteś? Można by powiedzieć, gdyby Pan Bóg nie zapytał, gdyby nie zaczął tego dialogu, gdyby nie szukał, gdzie jest przyczyna zła, gdyby nie proponował też rozwiązania z tego, co nastąpiło, to by tak siedzieli w tych krzakach może do dnia dzisiejszego. Pan Bóg pierwszy wychodzi z inicjatywą, żeby zareagować na grzech, tak jak lekarz, który wychodzi pierwszy, żeby zareagować na chorobę człowieka. Nie zawsze człowiek w stanie jest widzieć tę chorobę. Nie zawsze w stanie jest przewidzieć konsekwencje tej choroby. Bóg widzi wcześniej. I w życiu codziennym to widać przede wszystkim przez wyrzuty sumienia. Kiedy popełnimy jakieś zło, to człowiek może by się ukrył w pracy, w nałogu, w jakimś zabawach, uciesze. Staramy się zagłuszać sumienie, ale Pan Bóg prędzej czy później pyta nas, gdzie ty właściwie jesteś, co ty robisz, po co ty żyjesz, co takiego narobiłeś. I wyrzuty sumienia są takim głosem Pana Boga. Głosem Pana Boga może to być drugi człowiek, może też być Kościół. Może być, bo kiedy słyszymy, że można inaczej, kiedy słyszymy, jak ludzie są dobrzy, jak są święci, no to wtedy mówimy, no rzeczywiście to może być, mógłbym się poprawić, mógłbym rzeczywiście zrobić tak czy inaczej. I Pan Bóg nie chce przecież nas zniszczyć. Nie po to nas znajduje, zadaje pytanie, żeby jakoś nas pognębić, ale żeby nam powiedzieć człowieku od tego pierwszego grzechu. No historia jest taka, że szatan ci będzie deptał po piętach, będzie cię kąsał. Potomek mój, czyli Jezus, potomek niewiasty, czyli Jezus, zgładzi głowę szatana. Ostatecznie ty go zwyciężysz, natomiast twoje życie będzie takim męczarniem. Namęczysz się trochę z tego powodu, że ulegasz złu, z tego powodu, że ulegasz pokusom. Namęczysz się trochę w tym życiu. Pan Bóg tłumaczy, przedstawia, pokazuje, że ostatecznie człowiek jest zwycięzcą, natomiast to on wychodzi pierwszy. On wychodzi pierwszy do człowieka, który nieraz po grzechu nie chce do Pana Boga się zwracać, albo wydaje mu się po prostu, że lepiej, żeby Pan, trzymał się od Pana Boga z daleka. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, że jak człowiek zgrzeszy, to nawet nie chce się modlić, albo jakoś tak mu głupiej się po prostu modlić, że w nieszczęściach to nam jest łatwiej się do Pana Boga, gdy trwoga to do Boga, ale w grzechu to jakoś nie, bo wydaje się nam, że Pan Bóg nas nie będzie chciał słuchać, albo że nie jesteśmy godni. Nie, nie, to nie jest prawda. Najważniejszą rzeczą jest, żeby Bóg nas znalazł wtedy, kiedy popełniamy grzech. Psalmista też mówi o tym pierwszeństwie Pana Boga, ale bardziej w sensie historycznym. Zanim narodziły się góry, nim powstał świat i ziemia, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. Zanim narodziły się góry. Niesamowite jest to, jak długo Pan Bóg żyje. Ile tysięcy, milionów, miliardów lat Pan Bóg żyje. Jak sobie człowiek uświadamia, jaki to jest szmat czasu, to jak mówi psalmista, abyśmy nauczyli się liczyć dni nasze, a zdobędziemy mądrość, że ta mądrość bierze się z takiego myślenia, kimże ja jestem naprawdę wobec Pana Boga. Przecież to 1000 lat jest dla Niego jak jeden dzień, że tak naprawdę ja jestem prochem, ja jestem pyłem, że stoję wokół jakiejś niesamowitej tajemnicy, nie tylko wszechmogącej, ale tak wszechmądrej, że człowiek sobie nie zdaje sprawy, no jakim wielkim musi być ten, który stworzył ten cały świat. Za mało, ciągle za mało medytujemy stworzenia, za mało patrzymy się w gwiazdy, za mało podziwiamy przyrodę, za mało zastanawiamy się nad tymi prawami, które rządzą światem, za mało siedzimy w fizyce, w astronomii, w biologii, po to, żeby po prostu poznać, jak mądry musi być ten, który był przed wszystkim, który był przed wszystkim. Ten zachwyt Pana Bogiem, to otwarcie na Pana Boga, to zrozumienie, że tak naprawdę ucieczka od Niego nic nie pomoże i skrycie się przed Nim nic nie pomoże, bo On wszystko widzi, to też jest jakiś sposób na to, żeby człowiek właściwie sobie poukładał sprawy z grzechami, sprawy ze swoją biedą, czy sprawy z ucieczką od Boga. Ciekawe, że ta uprzedzająca obecność Pana Boga jest również widzialna w Ewangelii, kiedy Jezus widzi tłumy, które są przy Nim, On wychodzi z inicjatywą, mówiąc do uczniów, żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Żal mi tego tłumu. To jest drugie rozmnożenie chleba. Przy pierwszym to uczniowie w jakimś sensie byli protagonistami czy inicjatorami tego, żeby po prostu coś z tym zrobić, faktem, że ludzie są głodni. Tutaj Jezus dostrzega głód.
Czy nie widzą tego uczniowie? Czy sami zainteresowani tego nie widzą? Bóg jest tak niesamowity, że potrafi zobaczyć nędzę i się nad tą nędzą użalić. Widzi prędzej od nas. Od nas widzi prędzej nasze problemy, nasze kłopoty, nasze niedomagania. Dlatego tak bardzo ważne jest modlić się, tak bardzo ważne jest chodzić do kościoła, tak bardzo ważne jest być na adoracji, tak bardzo ważne jest słuchać Pana głosu, Pana Boga, wyciszyć się trochę, bo w tym głosie Pana Boga, w tym wyciszeniu On nam powie, że naprawdę nas kocha. I On nam powie, że On pewne rzeczy widzi, których może my nie widzimy. Ale nie po to widzi znowu, żeby nam przeszkodzić czy wypomnieć, ale po to, żeby nam pomóc. Bo ten żal to jest nic innego, tylko miłosierdzie. Bóg jest niesamowicie miłosierny wobec swojego stworzenia. Bardziej miłosierny, o wiele bardziej niż my potrafimy być miłosierni wobec ludzi. I nieraz mówimy, o jaki wspaniały człowiek poświęcił się ludziom, o jaka wspaniała kobieta tyle czasu pomaga innym. Jaki wspaniały zakonnik czy siostra, która tak oddaje swoje serce najbardziej potrzebującym. Bóg jest zawsze bardziej miłosierny od wszystkich z nas. Bóg bardziej jest litujący się i bardziej widzący naszą nędzę. Nie bójmy się. Nie bójmy się tej świadomości, prostej świadomości, że nie jesteś zapomniany. Nie jesteś w tej swojej biedzie sam. Nie jesteś w tej biedzie odrzucony. Pan Bóg o tym wie. Naprawdę, Pan Bóg o tym wie. Nawet często, częściej niż my o tym wiemy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.